Cześć, z tej strony Dosia i jest dzisiaj ze mną Anonymous. Hejka. I słuchajcie, tak jak tutaj jednak się zdecydowałam, kupiłam tą wieś, Piotrkowice, właściwie wieś, no na razie tutaj i no gospodarstwo tutaj było tak jakby wolne, bo tutaj właściciel poprzedni no umarł i już nikt po nim tego nie odziedziczył. No i ja tutaj stwierdziłam, że tutaj zajmę się tym gospodarstwem wraz z pomocą Anonymousa. Zawsze Tak, no i chętnie co, i może z... pomogę i Dobra, może chodźmy przez bramkę. Nie będziemy tam bramy otwierać. Może zobaczymy, jakie tutaj maszyny zostały. Tutaj już na wstępie widać kombajn. Kombajn. No, to Co za chyba firma? Bizon chyba. Nie, FMZ. No patrz, tutaj ma z tyłu bizon. Ty masz napis bizon? No tutaj. A rzeczywiście. No. No? No, w sumie troszeczkę chyba. Troszkę nie najnowszy, ale chyba też da radę. Nie najstarszy. Da radę. Dobra. No to tak to wygląda. Tutaj. Co my coś tutaj mamy? O, proszę bardzo. Mamy. Przyczepę. I to jest chyba do nawozu. No dobra. Dobra, chodź, zapraszamy. Zamknę tutaj, żebym ciebie nie zamknęła. Tu jakiś siewnik stoi. No, dokładnie. I tutaj, jak to ty nazywasz? Ciukarka. Ciuk. Co, ciuki robi, tak? O dobra, czy my tutaj coś mamy? Uhuhu. Uuu, jaki Biorę sprzęcior. żółty. O dobra, to dobrze, ja chcę czerwony akurat. Czekaj, to jest Ursus, a to... To jest A też też Ursus. Ursus, a no rzeczywiście, ja myślałam, że to Zator. Dobra, no to będziemy mieli maszyny. Dobrze, że są dwa ciągniki. A No. tutaj coś mamy? Nie, Tu chyba. tutaj pusto. No dobra, to tu Okej. zapełnimy. O. Gdzie ty poszedłeś? Tutaj. Drzwi. A, O, tu. tu! A czekaj, idę tam. No, to chyba jakiś chlew był, co? Chyba tak. Ale drzwi, to ja się boję, że one się rozpadną zaraz. Chlew tutaj jest. A, no no. No to będziemy o świnki chyba trzymać, co? Chyba tak. Dobra, no to ja w sumie myślę, że tutaj mamy pole obok. I... Które? O to? 60? Nie, o tamto. O to pole. To jest Aha. nasze i ja myślę, że my tutaj to zaraz będziemy... Poczekamy chwilkę, urośnie. I myślę, że będziemy Taką tutaj... chwilkę? No, za chwilkę, ja tutaj ten czas zaraz szybko minie. I No. urośnie i myślę, że weźmiemy tutaj pierwsze żniwa zrobimy. Co ty myślisz? Przetestujemy nasze maszyny. No, jeśli urośnie, to schę. No, myślę, że zaraz powinno. O, dobra, już tutaj widzę, nam urosło. To co, chyba bierzemy się za nasze maszyny? Chyba tak. Tutaj, dobra, w ogóle ja tu tak przez płot przeskakuję. No, ja myślę, że to w sumie może być taka polska seria, z tego może wyniknie tutaj nam. Co ty myślisz o tym? Też tak sądzę. No, w sumie. Ja ci tu bramę otworzę. Właśnie się chciałam pytać, czy tam jest jakaś opcja, żeby wyjechać, wiesz, tam z Tyłem nie tyłu. ma. O, ale głośno. Czy ja tu się wyrobię? To jest pytanie. Już się nie wyrobiłaś. A, właśnie coś. Czekaj, muszę sobie troszeczkę dźwięki, bo jakoś strasznie głośno. O! Dobra, to dałabym radę. Okej, dobra. Można jechać. Droga wąska, słuchaj. A w którą ty stronę jedziesz? A to A. tędy chyba też da się przejechać. Tutaj jest jakaś dróżka, zaraz zobaczymy. No mi się wydaje, że No, chyba tędy. może i się da. A tu był wyjazd, rzeczywiście. O, tu jest brama, no faktycznie widzisz. Nie zauważyłem. Dobra, Anon, to ty możesz tam chyba wziąć ten któryś. Ten, dobra, możesz wziąć żółty traktor, jak chciałeś. I Aha. przyczepę chyba wziąć, co? Tutaj podjechać, jak ja tutaj No zaraz tak. zacznę. Żniwa. Ale głośny ten tutaj kombajn, słuchaj, mam jakieś wrażenie. Duża maszyna.
Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać za głośno na odcinku. Dobra. To ja zaczynam tutaj. Muszę najpierw rozłożyć. Aha, okej, dobrze. Dobra, zaczynam. O. No, jadę, słuchaj. Pokos słomy mam włączony? Ojejku. Tak, mam. No to dobrze, będziemy później tutaj ciukować. I no, i będziemy tutaj zbierać. A co to? Oj, o miuchę już zrobiłam. Niedobrze. No, bardzo źle. Troszkę. Oj, dobra. Może będzie teraz lepiej? No, o, tak o będę jechała może. Co, jak tam maszyna? Jadę, a traktor się świetnie sprawuje. To dobrze. Okej, dobra, ja tutaj podniosę. O, dobra. Może sąsiad tutaj się na mnie nie obrazi, że na jego polu się zawracam. No nie wiem, czy się nie obrazi. Może nie. No tutaj mam głośno strasznie, muszę przyciszyć jeszcze troszkę. Nie wiem, czy to coś dało. Chyba tak, dobra. Chyba. Oby tak. O, ja sobie o tak pojadę. A, nie włączyłam. No ja tutaj jeszcze... To strasznie mało. Co? Słomy mało, tak? Nie, że jest strasznie małe pole. A, no mały, słuchaj. Ale to nic, jakoś tutaj, wiesz, będziemy... Zaraz podpytam się sąsiadów może, albo zajrzę tam do kartoteki, jakie tutaj pola jeszcze mi przysługują. Kartoteki. Oj, kartoteki, no wiesz, spisuję tam jakiegoś, prawda? No. Ewidencji może gruntów, czy jak tam? No jakoś to się tak nazywa. No, jakoś tam zerknę, żeby się dowiedzieć, co tam jeszcze jest naszego, jakie tam uprawy są. Ciekawe, ile ja tutaj mam w zbiorniku. No nie wiem. No tutaj mam otwarty, to niby jeszcze miejsce jest. Dobra, niby poczekam. Tak. Ta suma niech się wysypie. O. A może i to moje pole też jest? Nie wiem, muszę podpytać. O, dobra. A może w sumie byśmy tak, wiesz, tutaj też jakoś z sąsiadami się zapoznali kiedy? Bo tak, wiesz, nie znam tutaj nikogo, a wiesz, dobrze wiesz przydałoby co? Się żyć z sąsiadami, prawda? Widziałem, że kilka siedzi u nas na... Ojejku, ale mi ciebie zacięło, słuchaj. Mówiłem, że kilku u nas w altance. A, no, to nie źli sąsiedzi, słuchaj. Dobra, chcesz teraz ty tutaj spróbować? Mogę pokosić. Dobra, proszę. Zapraszam. Jeszcze popatrzymy, jak kosisz. Jezu, to odpalę z klaksonem. Tak? No ja wcześniej tego nie słyszałam. No i popatrz. Ty mówiłeś, że ten kombajn jest głośny. Ja nie słyszę żadnych dźwięków. Poważnie? To u mnie on strasznie głośny. Aha. O, proszę, pan Anonymous kosi. Naszym nowym nabytkiem. Normalnie ciężka sprawa. Dobrze ci idzie, słuchaj. Trzeba jechać prosto. Wow. O, poczekaj, żeby na pole to drugie. O, no właśnie. Strasznie długo sypię. Ale zobacz, wyrobiłeś się. Na pole nie nasypałeś. No. Akurat wyszło na styk. Wszystko. Przemyśl. Tak. To tak miało być. Dokładnie. No, te ręce? Jak te ręce trzymasz, powiedz? Takie krzywe. Wygięło.
No, ciekawa jestem, czy się zapełni tutaj zbiornik, zanim całe pole skosisz. Nie. Nie? Nie zapełni A się. ile tam masz procent? 40. A, no to nie, bo już ponad tutaj połowa pola jest. To na pewno No. nie. No, rzeczywiście to Jeszcze mi malutkie to pole. zostanie. No, zostanie. Ja myślałam, że no większe takie będzie, wiesz? Że ten kombajn, wiesz, taki mniejszy, to powoli będzie szło i w ogóle. Taki mniejszy, dosyć spory ten kombajn. No, no, w sumie zbyt, no aż taki mały to nie jest, no. Ale też myślałam, że będzie wolniej jechał, a wcale chyba tak nie jedzie wolno. Chyba, że to w porównaniu, że to jest małe pole, to się wydaje, tak wiesz, że szybko idzie. No. No, jeszcze tutaj pewnie z 3 razy przyjedziesz. No, 10 na godzinę to dużo nie jest. A, no to widzisz, tylko że tak się wydaje, że na tym małym polu po prostu, że on tak jedzie w miarę szybko. No. No i tu popatrzę na ciebie. Idę tutaj. Emocjonujące, co nie? Tak, bardzo. Idę zobaczyć tutaj nasz traktor. To jest taki obciążnik, taki chyba z przodu czerwony, no nie? No. Coś mi ciebie znowu, słuchaj, przycięło. Mówię, że taka beczka. A, no, tak. Dobra, to jest, no, troszkę rdzawie, że chyba tą przyczepę. A ciekawe, czy tutaj całe zboże wejdzie nam na tą przyczepę. Chyba powinno. Winno, no dobra, zobaczymy, tutaj podjadę troszkę może do przodu. W takim razie. O! I tu będziesz mi sypał. Potem, jak skończysz zaraz. O. No, ten traktor to ciszej mi chodzi niż kombajn. No i ostatni raz zostało, tylko te drzewko chyba tutaj troszeczkę przeszkadza. Nie, coś ty. Nie, no jak nie? No trochę tak. Ale o, poradziłeś sobie bez problemu. Dokładnie. No, leci, leci słoma, ale mało jej jakoś bardzo. No nie będzie dużo ciuków. No na razie jak jeszcze tak kiedyś. dużo nie potrzebujemy, jeszcze tutaj żadnych zwierzątek nie mamy. O, już ci ma... A, no tak, bo już skończyłeś, fakt. Tutaj poszło na pole do sąsiada, ale to nic. O. Ojejku, chcę tu popatrzeć, o. No, 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 no. Ty chciałam miniaturkę zrobić w sumie, ale nie tą stroną się ustawiłeś. Tak. Ej, zawrotko. Tylko teraz już nie będzie sypało, słuchaj. No, sypać już nie ma. Bo wszystko wysypane. Dobra, ale możesz się przynajmniej ustawić, to jakieś tutaj zrobię. Czekaj. O, dobra, no i już tu mam, pięknie. Pięknie. To co, jedziemy to sprzedać może, czy coś? Sprzedać? No. Nie wiem, gdzie tu jest skup. A, wiesz co, ja ci powiem, możemy sprzedać elewator zbożowy albo skup wiejski. To i tak musisz sama pojechać. A ze mną nie wsiądziesz? No nie wsiądę. Na pewno, bo to jest siedzenie z tyłu. A chodź, zobaczymy. Dobra, to czekaj, ja podjadę. Raczej nie. To, ale zaraz zobaczymy. O, powolutku. Ale dziwny dźwięk ma ten traktor. Aha, ty tyłem pojechałeś. Na co? Czy może silos mamy, czy nie mamy tutaj? Chyba nie mamy. Nie mamy. No, to trzeba będzie chyba kupić. Chyba tak. To na razie może zostawimy to. W przyczepie postawimy. Albo u sąsiada może przechowamy, jak nam pozwoli. Jak będzie miał gdzie, tam tylko najpierw musimy się zapoznać. Dokładnie. No dobra, ja tu poczekam.
Ja chyba nie ruszę. Nie Muszę bramę ruszysz? zamknąć. No widzisz. No, tutaj sąsiedzi, proszę, przyszli sobie w altance. Tu w sołtys stoi chyba. Może i tak. No, proszę. Tutaj bardzo już się udało. Widzę. O, czekaj, ci zamknę może te jeszcze. To już się zmieszczę. A, bo ja się zamknę sama. No, dobra. W ogóle tutaj domek mamy taki. Troszkę stary, ale rower też jakiś jest. No. Trzeba by ten domek odnowić. No. A, bo jest niezamknięty. Niezłożony. Co? Kombajn. A. Nie. A, rzeczywiście. No, widzisz? Dobra. No to co? Myślę, że chyba będziemy dzisiaj tutaj kończyć nasz odcineczek. To siadasz do traktora? A co? Czekaj, chodź, zobaczymy, czy da się. A nie, nie da się, przecież sama to mogłam sprawdzić chyba. No. No. Nie da się, ale jest siedzenie, no nie? Z tyłu tutaj. Gdzie ty masz siedzenie? No tutaj z tyłu, takie bokiem, zobacz. A rzeczywiście. No widzisz, no. Szkoda, że się nie da tak wsiąść jednak. No. No i co, moi kochani, tutaj piszcie w komentarzach, oczywiście, czy chcielibyście takie filmiki zobaczyć, takiej polskiej wsi. No i oczywiście łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Wpadnijcie też tutaj do Anonymousa na jego kanał, ponieważ zapraszam. Tam, tak, on też nagrywa filmiki, ja polecam. No i co, do zobaczenia. Cześć.